No i co jeszcze? Bardzo ważna rzecz. To już to, że ja jestem od niego 22 lata starszy, to nie ma znaczenia, ale ja jestem cały czas w kontuzji, to znaczy... To tutaj do operatora poproszę, żeby zbliżył. Ja mam naderwaną torebkę stawie łokciowym i my od dłuższego czasu praktycznie lewą ręką w ogóle nic nie robimy, czyli jakby lewa ręka jest tylko, żeby była, natomiast do uderzeń używamy tylko prawej. Praktycznie trening jest fajny, bo wydolnościowo to wszystko jest dobrze, natomiast no oczywiście o walce lewą ręką nie ma mowy. Tu mi też Jacek uświadomił, że mieliśmy sobie to spokojnie leczyć. Tego, że każdy zawodnik sportu walki, jeżeli boryka się z jakąś kontuzją przed walką, a przecież to jest bardzo częste i powszechne, robi wszystko, aby tę kontuzję ukryć, aby rywal nie wiedział, gdzie boli, co boli. Tutaj mamy sytuację zgoła odmienną, właściwie całkowicie odmienną, to znaczy Murański już od tygodnia chodzi z tym ściągaczem, już brudnym, powycieranym i cały czas tylko pokazuje tego krwiaka. Ten krwiak to jest zwyczajnie stłuczone miejsce po uderzeniu w coś twardego. On to zrobił sam. On to zrobił sam, aby mieć wymówkę, aby mieć L4 na wypadek porażki. A że on jest przekonany o tej porażce, więc już od kilku dni wszystkie jego wypowiedzi skupiają się tylko i wyłącznie na pokazywaniu łokcia, cały czas w ściąganiu i wciąganiu tego już brudnego, zdezelowanego ochraniacza na łokieć i pokazywanie tego krwiaka. No przecież ten krwiak to jest zwykły siniak, no to jest tak jak jest podbite oko, no to przecież to chyba jest zupełnie oczywista rzecz w sportach walki. Piękne obalenie w wykonaniu Tansuri, 55 sekund. Dla osób, które pierwszy raz oglądają ten MMA, nie oglądały konferencji i ważenia, ludzie mogą być w ogromnym szoku, ale to jest to, o czym słuchaliśmy od miesięcy. To jest świat, o którym nie mamy pojęcia. To jest świat, którego nie znaliśmy. To jest uniwersum, które chcieliśmy poznać i dzisiaj poznajemy w pełnej krasie. Zobaczcie minę Jacka Murańskiego, który ma minę, jakby chciał urwać tą głowę. Ale ma uchwyconą głowę, Tansuri. Stop. Ugryz. Czekaliśmy na te ciosy, było ugryzienie ze strony Jacka Murańskiego.